na każdym polu funkcjonujemy wśród znaków. I ja zaczęłam też takie znaki związane z czasem, z naszym życiem, z moim życiem, bo tu jest bardzo dużo elementów zawartych we mnie, czyli są linie papilarne moje, są moje EKG, moje zapisy rytmu snu, listy, które kiedyś dostawałam. Mnóstwo takich śladów i znaków, z których zaczęłam tworzyć własne kalejdoskopy. I oczywiście ten czas jest bardzo barwny i wieloznaczny. I tę barwność i wieloznaczność chce przekazać w swoich pracach. Artystka łączy w nich malarstwo i rysunek. Cykl swoich prac zatytułowała Czasopisanie. Autorka próbuje w nich uchwycić przemijanie i towarzyszącą temu zjawisku symbolikę, często bardzo osobistą, jak zapisy listów czy rytmu snu. Profesor Joanna Imielska urodziła się w Bydgoszczy. Studia artystyczne ukończyła w obecnym Uniwersytecie Artystycznym, którym dziś pracuje jako wykładowca. Wystawa w pilskim BWA otwarta będzie do 9 kwietnia.